proszę, oddajcie oklaski Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I pomyśleć, że mogę wyjść właśnie teraz, po tym, jak śpiewaliśmy o krwi Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, ja kocham Go tak bardzo. Ja kocham Go tak bardzo. Proszę, połóżcie teraz swoje ręce na sercu. W tym dniu nie chodzi o żaden z koncertów. W tym dniu nie chodzi o to wydarzenie. W tym dniu chodzi o to, by uhonorować Jezusa Chrystusa całą naszą istotą. Jest napisane, żebyśmy kochali Boga całym naszym umysłem, całą naszą duszą i całą naszą siłą. Jest napisane, że mamy kochać naszego bliźniego tak, jak kochamy siebie samego. Panie, my dzisiaj mówimy tak. Nie tylko naszymi ustami, ale całym naszym życiem. Prosimy, pomóż nam. Kochamy Cię i uwielbiamy Cię. Oddajemy Ci wszelką chwałę i cześć w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, doszedłem do pewnego wniosku. Według mnie traktujemy niczym kumpla Boga, którego ledwo co znamy. Traktujemy jak kumpla Boga, którego prawie w ogóle nie znamy. Ja płonę potrzebą dzielenia się moją wiarą z innymi. Płonie we mnie jedna rzecz. Pragnę tylko tego, by siedzieć u Jego stóp. Chcę siedzieć u Jego stóp, a poza tym chcę żyć w taki sposób, jak gdybym wiedział, że On patrzy na mnie cały czas. Chcę być świadom Jego osoby, Jego obecności. Chcę być świadomy tego, że patrzy na mnie. Każdego dnia chcę żyć w taki sposób, który odzwierciedla to, że jestem świadomy tego, że Jezus Chrystus przygląda się wszystkiemu, co dzieje się w mojej duszy. Słuchajcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Możesz wyznawać sobie ustami, co tylko chcesz, ale jeżeli w Twoim życiu są ukryte grzechy, wiedz, że Bóg chce Ciebie oczyścić i uwolnić i chce, żebyś prowadził normalne chrześcijańskie życie. Normalne chrześcijańskie życie to życie pełne poświęcenia, pełne świętości i w pełni oddane Królowi, który nas wybrał. To On nas wybrał, a nie my wybraliśmy Jego. Wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Powiedzieliśmy tak temu Królowi, ale nie tylko po to, by dołączyć Go do naszego życia, ale po to, by oddać Mu całe nasze życie. W objawieniu Jana czytamy o zmartwychwstałym Jezusie. Nie wiem, czy zauważyliście te różnice między Jezusem, o którym czytamy w Ewangelii Jana, a w objawieniu Jana. Wiecie, każdy z nas powinien chcieć być taki jak Jan. On był tym, który był pewien Jezusa miłości do Niego. Ilu z was chce być pewnym tego, że Jezus was kocha? Jak wielu z was chce być zapamiętanym przez historię jako osobę, która była kochana przez Jezusa? A więc mamy tego niesamowitego apostoła Jana, którego głowa spoczywała na piersi Jezusa. Spędzał z Nim cały czas. Piotr, Jan i Jakub byli Jego najbliżej. W Janie po prostu było coś niesamowitego. Zobaczcie, jak bliską relację miał z Królem i jaka wielka miłość i łagodność była pomiędzy nimi. O czym jednak czytamy w Księdze Objawienia? Jan został zesłany na wyspę Patmos, ponieważ nie umarł po tym, jak ugotowano go w oleju. Został wygnany więc na tę wyspę, a na niej doznał zachwycenia duchowego. Spotkał się z Jezusem i w ten sposób została napisana Księga Objawienia. Zobaczcie, co jest napisane w 13 wersecie, 1 rozdziale. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. Pośród tych 7 świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swojej mocy. Gdy go zobaczyłem, wielu z nas się wydaje, że gdy zobaczymy Jezusa, to się po prostu do Niego przytulimy. Wiecie, to słodkie, ale tak nie będzie. Jezus przyszedł na tę ziemię jako baranek, a za drugim razem przyjdzie jako lew.
Wydaje ci się, że tak po prostu podejdziesz do Jezusa i się do Niego przytulisz? Proszę, posłuchaj mnie uważnie. Gdy Jan zobaczył Jezusa w Jego chwale, jest napisane, że padł do Jego stóp jak martwy. Poczekaj, Janie, przecież mówimy o Jezusie. O tym, z którym spędzałeś tak dużo czasu. Kładłeś na Jego piersi swoją głowę. Widzicie, właśnie dlatego uważam, że zbytnio traktujemy jak kumpla Boga, którego ledwo co znamy. Gdzie jest świętość w Kościele? Gdzie jest czystość w Kościele? Kocham modlić się o chorych. Kocham, gdy są uzdrawiani. Ale jeszcze bardziej kocham zrozumienie sprawiedliwości Bożej. Kocham sprawiedliwość Bożą. Kocham to, że krew Jezusa Chrystusa uwolniła moje sumienie od martwych uczynków. Nie stoję przed wami po to, by budować swoją służbę. Stoję przed wami po to, by reprezentować Króla Królów. W drugim liście do Tymoteusza czytamy coś potężnego. Drugi rozdział, werset 19. Musi odstąpić od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Powiedzcie mi, dlaczego ten fragment nas nie ekscytuje? Ponieważ nasze życie chrześcijańskie jest pełne kompromisu. Poświęcamy prawdę na ołtarzu politycznej poprawności. Próbujemy być nieoderwani od naszej kultury. My nie mamy wyglądać jak ten świat. Nie mamy mówić i nie mamy pachnieć jak ten świat. Mamy roznosić sobą woń Chrystusa na tym świecie. Mamy roznosić woń Chrystusa na tym świecie. Nie da się roznosić Jego woni sobą, jeśli się nie spędza z Nim czasu. Jeśli chowasz trupy w szafie, jeśli trwasz w niemoralności, nie jesteś w stanie się do Niego przybliżyć. Dlaczego? Ponieważ potępia Cię Twoje sumienie. Wstydzisz się. Nie musisz już żyć z poczuciem wstydu ani strachu. Diabeł jest przerażony tym, że być może naprawdę poddamy nasze serca Królowi Królów i będziemy żyć świętym życiem. Powiedzcie mi, dlaczego Duch Święty nazwany jest Duchem Świętym? Dlaczego nie jest po prostu Duchem? Powiedzcie mi, jakiego jesteście Ducha? Jakiego Ducha jesteście? Piotr powiedział, dlatego bądźcie święci. Nie powiedział, zachowujcie się święcie. Powiedział, bądźcie święci. Zobaczmy, co jest dalej napisane w Księdze Objawienia, w 6 rozdziale. To, co tam jest napisane, jest przerażające. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że zarówno ja, jak i wy, wszyscy staniemy przed sędziowskim tronem Jezusa Chrystusa? O, ja nie lubię kazań, które są o sądzie. Bracia, nie osądzaj mnie. Ludzie mają tatuaże, na których jest napisane, tylko Bóg może mnie osądzić. Uwierz mi, nie chcesz tego. Ludzie tatuują sobie takie rzeczy, ponieważ zostali zranieni przez Kościół. Mówią, zostałem zraniony przez Kościół, przez religię. Zobaczcie, ile rzeczy nas w życiu rani. A gdzie się znajdzie ten, który będzie wołał za innymi, zamiast być przez nich ranionym? Gdzie jest nasza pokora? Gdzie jest rzeczywistość życia, które jest tożsame z treścią listu do Filipian? Jezus, ten, który był równy Bogu, ogołocił siebie ze wszystkiego. To, że stoję na scenie i mam mikrofon, nie oznacza, że mam teraz tutaj bronić swojej reputacji. Ja chcę wywyższać tutaj imię Jezusa Chrystusa. Nie jestem tu po to, by dostarczyć wam rozrywki. Chcę, żeby wasze serca zostały przeszyte Ewangelią. Chcę, żeby wasze serca zostały ociosane przez Jezusa Chrystusa. Kościele, jest czas na to, żebyś się obudził. Jest czas na to, żebyś się obudził. Jest czas na to, by śpiący olbrzym powstał i zaczął świecić na tej ziemi. Ludzie się mnie pytają, dlaczego zawsze tak się drzesz? Nie wiem. Moje serce płonie. Moje kości płoną. Słowo Boże jest we mnie. I ono dosłownie mnie pali. Chcę, żebyście wy też zapłonęli. Tak, aby inni ludzie nie musieli płonąć przez wieczność. Czy będziecie biegnąć w tym wyścigu, który został wam wyznaczony?
Kościół cały czas negocjuje z Jezusem. Idzie na kompromis. Oblubienica siedzi na krześle i przygląda się temu, co dzieje się w kulturze. Nie mówmy tego, ponieważ się obrażą. Nie mówmy tego, bo ktoś się zgorszy. Prawda niektórych gorszy. Krzyż co niektórych gorszy. Istotą Ewangelii jest to, że niektórych gorszy. Aborcja to morderstwo. Aborcja to morderstwo. 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 Nie zgadzam się na to, byśmy zgadzali się na morderstwo. To są tematy, które rozpalają naszą kulturę. Pastorzy nieczęsto chcą o tym mówić, ponieważ boją się, że ktoś odejdzie z kościoła. Powiedzcie mi, co my wyprawiamy? Budujemy wielkie kościoły, w których ludziom jest bardzo wygodnie siedzieć w swoich ławkach i krzesłach. To, co dzieje się na scenie, dostarcza im rozrywki, a kazania łechcą ich uszy. Nie jesteśmy tutaj po to, by łechtać sobie nawzajem uszy, tylko po to, by dzień po dniu niszczyć królestwo ciemności. Grzechem jest pójście do łóżka z mieczem, który nie jest ubrudzony krwią. Mamy Słowo Boże, które jest żywe, skuteczne, ostre jak miecz obosieczny. Potrzebujemy odnowienia naszego umysłu. Potrzebujemy spędzać czas z Jezusem. Potrzebujemy żyć życiem, które nie ma wstydu, poczucia potępienia, ani poczucia winy. Jeśli pragniesz takiego życia, to wiedz, że musisz odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Króla. Nie mówię tutaj tylko o pomodleniu się modlitwą i o oddaniu naszego życia Jezusowi przez nasze wyznanie. Oczywiście jest to potrzebne, ale Jezus nie powiedział: idźcie na cały świat i uczcie ludzi modlitwy grzesznika. Powiedział: idźcie na cały świat. Ten, kto da się ochrzcić w moim imieniu, uwierzy w swoim sercu, zostanie zbawiony. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Mamy czynić uczniami. Właśnie zakończyliśmy rok w Uniwersytecie Lifestyle Christianity. Serca naszych studentów płoną. Ich serca płoną dla Ewangelii. Są zakochani w Jezusie. Powiedzcie mi, gdzie wy jesteście? Czego oczekiwaliście, gdy oddaliście swoje życie Jezusowi? Wiecie, że gdy oddaliście Mu swoje życie, zrobiliście to po to, by umrzeć. Idąc za Nim, piszecie się na śmierć, po to, byście mogli płonąć, by wasze życie było życiem pełnym ognia dla naszego Króla. Czy w waszych lampach jest oliwa? Powiedzcie mi, czy w waszych lampach jest oliwa? Oliwę do waszych lamp nabędziecie tylko przez intymność i bliskość. Nie da się mieć życia, które jest skąpane w namaszczeniu i w oliwie Ducha Świętego i jednocześnie żyć w grzechu. Musimy kultywować intymność. Niemoralność seksualna jest na pierwszej liście wszystkich list grzechów w Biblii. Dlaczego? Ponieważ jest to grzech, którego każdy staje się ofiarą. Usłyszcie mnie, można być wolnym. Jest wolność dla ludu Bożego. Można być wolnym od pornografii. Jest wolność od mediów społecznościowych. Gdy jesteś na mediach społecznościowych, często zastanawiasz się, czy ludzie ciebie lubią. Kto potrzebuje tego, by ludzie go lubili, gdy ma Bożą miłość? Czy potrzebujesz lajków, gdy masz miłość Bożą? Ja chcę być całkowicie owładnięty Jego miłością do mnie. Wiem, że On nigdy nie zmieni swojego zdania na mój temat. Nawet po tysiącach lat w niebie nie powie nagle: och, pomyliłem się, jeśli chodzi o Toda. Zapomniałem, że nie powinienem był go brać do rodziny. On czegoś takiego nigdy nie zrobi. On ma dobre myśli i dobre plany dla mnie. Ma dobre myśli na mój temat i o mojej przyszłości. Jego myśli o nas jest więcej niż ziaren piasku. I każde ziarno reprezentuje dobrą myśl na nasz temat. Jest czas, żebyśmy wyszli z tej tragedii, którą jest życie pełne grzechu, życie pełne kompromisu. Czy myślisz, że gdy staniesz przed Panem, to na przykład twoja żona będzie stać przy tobie i będzie cię przed Bogiem bronić? Będzie mówić: ale Boże, on jest dobrym człowiekiem. Nie, tam ciebie nikt nie będzie reprezentował. Wszyscy staniemy sami przed Nim. Pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment. Drugi list do Koryntian, rozdział 5.
Właśnie o tym tutaj mówimy. Chcę wam powiedzieć o rzeczywistości istnienia sędziowskiego tronu Chrystusa. Może myślisz sobie, ja nie chcę o tym słyszeć. Ja po prostu chcę żyć w zwycięstwie. Możesz żyć w zwycięstwie, ale pamiętaj, że grzech stoi u drzwi, a my jesteśmy powołani do tego, by ich nie otwierać. Rozdział 5, werset 6. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Powiedz, o to zabiegam. Powtórz, to jest moją ambicją. O to zabiegam, bez względu na to, czy jestem w domu, czy jestem poza nim. Gdy on mówi o domu, to mówi o tym życiu i o tej ziemi. Gdy mówi o byciu poza ciałem, ma na myśli bycie u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Tak wiele osób stara się udowodnić Bogu, że ich życie jest Mu miłe. Jedyny sposób na to, żeby nasze życie Mu się podobało, to całkowita wiara i całkowite poddanie. Gdy się całkowicie poddajesz, to twoje życie już nie należy do ciebie, ale do Króla Chwały. Przestajesz żyć dla siebie tylko wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę z tego, że to życie tutaj to tylko próba generalna przed wiecznością. Posłuchajcie, to, co tu się dzieje, to próba generalna przed tym jednym wielkim momentem, w którym staniemy przed Nim. A On powie nam, dobrze, sługo dobry i wierny. Werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Mówię teraz do ciała Jezusa Chrystusa, do każdego, kto nazywa się chrześcijaninem. Nie przemawiam teraz do ateistów, do muzułman czy mormonów. Mówię do nowonarodzonych chrześcijan, którzy powiedzieli, Jezu, moje życie należy do Ciebie. Ten werset jest do nas. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, tak aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. A więc istotą chrześcijaństwa jest życie w bojaźni Bożej i przekonywanie o rzeczywistości tronu sędziowskiego Chrystusa wszystkich chrześcijan, którzy są wokół nas. Nadchodzi dzień, w którym każdy nowonarodzony chrześcijanin stanie przed sędziowskim tronem Chrystusa. Nie ma znaczenia to, ilu osób uzdrowiłeś, czy wskrzesiłeś z martwych. Jeżeli żyjesz w grzechu, to wiedz, że dzień, w którym staniesz przed Nim, nie będzie dla Ciebie dobrym dniem. A więc co by było niesamowite? Podejmij decyzję w tym momencie, aby stać przed Jego tronem każdego dnia, przed Jego sędziowskim tronem. Stawaj z czystym sercem i z czystością w Twoim życiu. Poświęć swoje życie świętemu powołaniu. Podnieście ręce do góry. Podnieście ręce do góry tylko, jeśli chcecie żyć świętym chrześcijańskim życiem. Nie mówię o życiu legalistycznym. Mówię o życiu, które jest święte. Legalizm nikomu nie pomaga. Ale intymność z Panem jest tym, czego potrzebujemy. Żyj świadomy tego, że Twoje życie reprezentuje sobą Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy są wokół Ciebie. Wszyscy przypatrują się Twojemu życiu i zastanawiają się, czy Twoja wiara jest na serio. Jest czas, żebyśmy skończyli z farbowanym chrześcijaństwem. Musimy być prawdziwi. Musimy szukać Boga całym naszym sercem. Powiedzmy, Jezu, jestem tutaj. Poddaję Ci się. Jestem tutaj. Poślij mnie. Podnieście do góry swoje ręce. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa za to, że tak wiele osób tutaj mówi teraz, oto jestem, poślij mnie. Dziękuję Ci za przekonanie o grzechu w naszym życiu. Powiedzcie teraz, Duchu Święty, dajemy Ci przystęp do tego, abyś podniósł poprzeczkę. Podnieś poprzeczkę. Pozwól, żebym był głosem. Pozwól mi, żebym odwrócił się od grzechu. I pozwól mi zwrócić się w Twoją stronę. Oddaję dla Ciebie wszystko.
i modlę się teraz. Proszę Cię, użyj mnie, wypełnij mnie, poślij mnie, poślij mnie, poślij mnie, poślij mnie. Poślij mnie.